Wyobraź sobie skórę jako magiczną tarczę, która nie tylko chroni nas przed światem zewnętrznym, ale także pełni rolę wszechstronnej opiekunki, troszczącej się o nasz organizm. Skóra, choć z pozoru tak zwykła, skrywa w sobie niesamowite mechanizmy, które pozwalają nam żyć, czuć, reagować na bodźce oraz regulować temperaturę ciała. Ten film odkryje przed Tobą tajemnicę skóry i jej funkcji, pokazując, jak każda jej warstwa oraz receptor mają swoje unikalne zadanie. Nazwy warstw skóry. Skóra nie jest jedną, jednolitą strukturą, to złożony narząd, składający się z kilku warstw, każda pełniąca inną rolę. Pierwsza z nich to naskórek najcieńsza, zewnętrzna warstwa, złożona głównie z martwych komórek, które wciąż się złuszczają i odnawiają. Pod naskórkiem znajduje się skóra właściwa o wiele grubsza, bogata w naczynia krwionośne i włókna, dzięki czemu skóra jest elastyczna i wytrzymała. Ostatnia, najgłębsza warstwa to tkanka podskórna, pełni rolę izolatora, amortyzatora i magazynu energii, bo gromadzi w sobie tłuszcz. Elementy skóry. W każdej warstwie skóry kryją się różnorodne elementy, które wspólnie pracują nad tym, by utrzymać nas w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. W naskórku znajdziemy keratynocyty, komórki wytwarzające keratynę, która zapewnia skórze twardość i odporność na uszkodzenia. Mieszczą się tam także melanocyty, odpowiedzialne za produkcję melaniny, która chroni nas przed promieniowaniem UV i nadaje skórze jej kolor. W skórze właściwej znajdziemy sieć naczyń krwionośnych, zakończeń nerwowych oraz gruczołów łojowych i potowych, które pełnią rolę w termoregulacji oraz ochronie przed bakteriami. Funkcje skóry. Skóra to nasza pierwsza linia obrony przed zewnętrznymi zagrożeniami. Chroni przed wnikaniem patogenów, uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Jednak jej funkcje są o wiele bardziej rozbudowane. Przez gruczoły potowe skóra uczestniczy w termoregulacji, czyli utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała. Dzięki receptorom w skórze możemy odczuwać bodźce dotyk, temperaturę, ból, nacisk, co umożliwia nam interakcję z otoczeniem. Skóra pełni także rolę magazynu, ponieważ w tkance podskórnej gromadzony jest tłuszcz, który jest rezerwą energetyczną organizmu. Dodatkowo, przez syntezę witaminy D3, skóra wspiera układ kostny, regulując gospodarkę wapniowo-fosforową. Wytwory naskórka. Skóra jest nie tylko barierą ochronną, ale również fabryką, która produkuje różnorodne struktury zwane wytworami naskórka. Należą do nich włosy, które chronią głowę przed zimnem i promieniowaniem słonecznym. Paznokcie to kolejne z nich, są one twardymi płytkami keratynowymi, które chronią nasze palce przed urazami oraz umożliwiają precyzyjne manipulowanie przedmiotami. Do wytworów naskórka zaliczają się także gruczoły potowe, które pełnią funkcje termoregulacyjne, oraz gruczoły łojowe, które nawilżają i chronią skórę. Receptory w skórze. Nasza skóra jest pełna receptorów, które działają jak małe detektory, przekazujące informacje do mózgu. Dzięki nim odczuwamy dotyk, ból, ciepło czy zimno. Receptory te można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od pełnionej funkcji. Są to mekanoreceptory, które reagują na nacisk i wibracje, termoreceptory odpowiedzialne za odczuwanie zmian temperatury, oraz nocyceptory, dzięki którym odczuwamy ból. Każdy rodzaj receptora pełni kluczową rolę w naszym codziennym życiu, ostrzegając nas przed niebezpieczeństwami, takimi jak zbyt wysoka temperatura lub uszkodzenie ciała. Funkcje poszczególnych elementów skóry. Każdy element skóry pełni ściśle określoną funkcję, która wspiera organizm. Naskórek pełni rolę bariery ochronnej, skóra właściwa zapewnia elastyczność i mechaniczne wsparcie, a tkanka podskórna działa jako amortyzator. Włosy chronią nas przed zimnem, paznokcie umożliwiają precyzyjne operowanie przedmiotami, a gruczoły potowe chłodzą nas w upalne dni. Receptory umożliwiają nam kontakt ze światem zewnętrznym, co jest kluczowe dla codziennego funkcjonowania. Termoregulacja. Jednym z najważniejszych zadań skóry jest utrzymywanie stałej temperatury ciała. Kiedy jest nam gorąco, gruczoły potowe uwalniają pot, który odparowując, chłodzi ciało. Z kolei w zimne dni naczynia krwionośne w skórze zwężają się, by ograniczyć utratę ciepła. Dodatkowo, dzięki obecności tkanki tłuszczowej w warstwie podskórnej, nasz organizm zyskuje dodatkową izolację przed chłodem. Synteza witaminy D3. Skóra to również fabryka witaminy D3. Kiedy nasza skóra jest wystawiona na działanie promieni słonecznych,
Zachodzi w niej proces syntezy tej witaminy, która jest niezbędna do prawidłowej gospodarki wapniowo-fosforowej, co wpływa na zdrowie naszych kości. Jednak, z racji położenia geograficznego, mieszkańcy Polski często cierpią na niedobory witaminy D3, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy nasłonecznienie jest ograniczone. Podsumowując, skóra to jeden z najbardziej fascynujących narządów w naszym ciele. Od codziennej ochrony, poprzez regulację temperatury, aż po odczuwanie bodźców pełni ona niezliczoną ilość zadań, które umożliwiają nam prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym nas świecie. Skóra jest nie tylko barierą ochronną, ale także źródłem ważnych procesów biologicznych, które pozwalają nam zdrowo żyć. A teraz odpowiedz na pytania. Jakie są nazwy warstw skóry? Jakie elementy skóry znajdują się w poszczególnych warstwach? Jakie funkcje pełni skóra? Jakie są wytwory naskórka? Jakie receptory znajdują się w skórze i jakie pełnią funkcje? W jaki sposób skóra uczestniczy w termoregulacji? Na czym polega synteza witaminy D3 w skórze? Dlaczego mieszkańcy Polski są bardziej narażeni na niedobory witaminy D3? Jakie funkcje pełnią gruczoły potowe i łojowe? Jeśli chcesz pobrać odpowiedzi, notatkę i dodatkowy test sprawdzający Twoją wiedzę z tego tematu, kliknij w link znajdujący się w opisie do tego filmu.